W środę zamknięcie wiaduktu nad ulicą Graniczną, a za tydzień w poniedziałek wiaduktu nad ulicą Mikołowską w Katowicach. Taki był plan związany z wielką przebudową torów. Mimo że to już za dwa dni, to PKP PLK nie są w stanie potwierdzić dat, które niedawno same ogłosiły. Na utrudnienia jest już gotowy organizator komunikacji publicznej, bo zamknięcie wiaduktów zmieni trasy i przystanki kilkudziesięciu linii autobusowych. Karolina Komada. Dla 94-letniej pani Henryki wykonywanie nawet najprostszych czynności już wkrótce może być sporym problemem. Po pracę chodzę na 1 maja. Po Jarzynki chodzę na 1 maja. Nie wiem, gdzie będę teraz kupować. Nie poradzę sobie, po prostu tędy nie będę chodzić. Od środy 25 września prawdopodobnie już nikt nie będzie chodził pod wiaduktem na ulicy Granicznej. Podobnie będzie z wiaduktem na ulicy Kłodnickiej. Tam nikt nie przejdzie ani nie przejedzie od poniedziałku 30 września. Wie pani, no ja nie mam samochodu, bo już zrezygnowałem. Także, no ale tam kurczę teściową mam, to będę musiał w koło będę musiał chodzić, nie? W korki będą utrudnienia, jeżeli chodzi o samochody, no bo ten most, znaczy to przejazd tutaj, no dość dużo aut tędy jeździ jednak, więc to będzie dość problematyczne. No piesi no, będą musieli iść tam na kładkę. Kładkę nad torami przy ulicy Paderewskiego oddalono mu ponad 500 metrów od wiaduktu na ulicy Granicznej, co dla starszych ludzi może stanowić duże utrudnienie. Dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej nowa sytuacja drogowa też będzie dużym wyzwaniem. Tutaj musimy uruchomić taką linię dowozową, linię tymczasową Z210. I ta linia będzie kursować na trasie Sądowa, osiedle Paderewskiego, Sikorskiego, Katowice Sądowa. Ona będzie pełniła właśnie taką funkcję dowozową dla pasażerów, żeby mogli dojechać i ewentualnie przesiąść się na inne linie autobusowe. Większy paraliż będzie spowodowany zamknięciem wiaduktu na ulicy Kłodnickiej. Linie numer 13, 51 i 913 będą kursowały na skróconych lub nieco zmienionych trasach. Według inwestora, czyli PKP PLK, mieszkańcy regionu mieli wystarczająco dużo czasu, by przyzwyczaić się do wprowadzanych zmian. Początkowe plany sprzed wielu miesięcy zakładały zamknięcia wszystkich wiaduktów na raz 1 września. I właśnie z uwagi na to, żeby to nie było takie... A szokowy efekt dla całego miasta, jak i dlatego, żeby te zmiany rozkładać etapowo. Wspólnie z miastem uzgodniliśmy fazowe wdrożenie poszczególnych zmian. No oczywiście pewnie żadna data nie jest doskonała na wprowadzenie tych zmian w organizacji ruchu. Zostało te największe zmiany rozłożone na cały wrzesień i połowę października. Mamy nadzieję, że te dodatkowe kilka dni na akcję informacyjną pomogą przyzwyczaić się mieszkańcom Katowic. Może się okazać, że na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji będzie jeszcze kilka kolejnych dni. Mimo że przejazd pod wiaduktem na ulicy Granicznej ma zostać zamknięty już w środę, to PKP PLK nie były w stanie dzisiaj potwierdzić, że tak właśnie się stanie.